Wreszcie
Zobaczcie, że święty Łukasz, autor tego słowa, pisze w pierwszym jednak adresatami są chrześcijanie żyjący na przełomie pierwszego i drugiego wieku w Cesarstwie Rzymskim, którzy coraz bardziej doświadczają pewnego ucisku. Sytuacja bardzo podobna do sytuacji naszej dzisiaj. To jeszcze nie są trwałe prześladowania, które zaczną się w drugim wieku, kiedy będą chrześcijanie zabijani za to, że są chrześcijanami. Ale doświadczają pewnej marginalizacji społecznej. Najpierw ze strony Żydów, powoli wypychanie z synagogi, jako jakaś sekta, która z judaizmem już nie będzie miała nic wspólnego. Traktowanie z przymrużeniem oka przez Boga, bo nie uczestniczą w kulcie, w którym uczestniczą wszyscy. Traktowanie w sposób coraz bardziej taki deprecjonujący ich pozycję społeczną. Nie mogą zrobić kariery, nie mają dostępu do różnych urzędów. Chrześcijanie są traktowani z przymrużeniem oka, wyśmiewani urzędów, bardzo często dotykani pewnym słownym atakiem i upokorzeniem. I przychodzi do nich najemnego. Tak jest napisane jako dobra nowina. Ale wcale nie znaczy, nie chodzi tutaj Panu Bogu o to, żeby powiedzieć spokojnie, mówić, co się będzie lepiej. To będzie coraz trudniej. I ten ucisk nie zniknie. A zatem bracia i siostry, zobaczmy dzisiaj pewną najgłębszą myśl tej Ukrainy, że ten prawdziwy przeciwnik, którego mamy, to nie jest cierpienie zewnętrzne. To nie jest to, co nam zagraża w naszym ciele. Ale prawdziwego przeciwnika tylko ja mamy wewnątrz. I prawdziwy przeciwnik walczy dzisiaj o to, by ukraść siebie, by zabrać ci relację do Jezusa Chrystusa, by oddać się od niego. I z tym mamy dzisiaj przyjść do Boga na modlitwę. Obroń mnie przed moim przeciwnikiem, bo sam nie daje na tego wątpię, bo ubada, bo grzeszy, bo trwa grze, bo często wątpię w to, że Ty mnie kochasz, że ta historia jest dobra, że dobrze prowadzisz moje życie. Wiara jest pewnością, miłością Boga, która pozwala nam przyjmować naszą rzeczywistość. Inaczej żyjemy w pewnym wieku, jak w stanie napięciu, lubię ucieka, tak? Od życia kolejnego, bo jest to pewnego przyjmowania. Ale jest pewien kontekst tego wydarzenia.
doświadczają ogromnego dramatu, zwątpienia i pomyśleń. Już nie pamiętają tego, co się wydarzyło przed chwilą. Przeciw otworzył morze, wyprowadził, przeprowadził. Okazał się wielkim, mocnym, kochający. Nie ma tego, co chce, jest przegrany. Jest opusty na grzechy wobec Boga. I wtedy Bóg mówi do Mojżesza, uderz, przemów do skały i z niej wypływa na wodę. Nie mogą się zrozumieć. Ale dramat polega na tym, że zwątpili do nich. I to jest dzisiaj zagrożenie dla każdego z nas. Bo chwilę później przychodzi to wydarzenie związane z Amalekami, którzy ich atakują. I tak naprawdę to, co się dokonało wewnątrz tych serc, porażka, zwątpienie w Boże prowadzenie nimi. A teraz wyraz na zewnątrz, w tym upokorzeniu, którego doświadczają w swojej drodze. Ale prawdziwy wróg jest ukryty. I prawdziwy wróg chce zawsze nas odłączyć od miłości Bożej. Na poziomie naszego uśmiechu. Potem nasze kolejne, nasze rzeczy idą tylko za nas. Ale początek zawsze od naszych uśmiechu, naszych relacji do niej bardzo brak. I to, co jest dobrą nowiną dzisiaj dla nas, zobaczcie, że Bóg posyła Mojżesza, który wyciąga ręce do góry. I kiedy ma ręce wyciągnięte do góry, Izraelici wygrywają. Refidim to jest miejsce, w którym najpierw opadły ręce, w którym ręce nie płakły, w którym zrezygnowali, w którym oskarżyli Boga, że źle prowadzi ich istotę. Ale pojawia się Mojżesz, który ręce podnosi i nie przyjmuje jest pokonany. Mojżesz jest zapowiedzią Jezusa Chrystusa. Bo dzisiaj Jezus Chrystus podnosi swoje ręce. On dzisiaj swoje ręce wyciąga na krzyż, oddając swoje życie dla mnie i dla Ciebie. On swoje ręce teraz przedstawia z ranami, chwalebnymi swojego Ojcu w niebie, gdzie dostał Ducha Świętego. I Chrystus, który stawia się za nami przed Bogiem, jest w stanie dzisiaj, posyłając Ducha Świętego, zmienić nasze serce. To znaczy dać nam wiarę. To znaczy na nowo otworzyć na oczy. To znaczy pozwolić doświadczyć zwycięstwa nad prawdziwym przeciwnikiem, który chce, byśmy żyli w smutku, bez nadziei, nie wierząc w to, że Pan nas kocha. Potrzebujemy dlatego tego szczęścia, tego słowa, tej modlitwy. Dzisiaj Pan może nie spodziewał się nic nadzwyczajnego, ale chce się przeprowadzić. Chcę wlać w Twoje serce pewność tego, że jesteś kochany, że Twoje życie jest dobre, że też wydarzenia trudne.